ojca Rickiego, w którym stary prawie się zabił. Użyłem też kanki na mleko, w której ojciec Juliana pędził bimber. A na górę dałem piękną kocią miskę, własność mojej babuni. Bogu dzięki, że dawno wykorkowała. Nie chcę się chwalić, ale myślę, że naprawdę jest ładniejsza niż prawdziwy puchar Stanleya. Ale oczywiście Ricky wsadził do środka cztery komory i zrobił z mojego dzieła bongo. Ale do kurwy nędzy, jak z czterech komór można się upalić? Aż mi się płuca ślinią od samego patrzenia, bo najlepsze haje miałem od palenia z tego jebanego bonga. Jebana lawina, Moncton. Nie mają nawet pół górki w pobliżu Moncton i skąd mieliby błotną lawinę? No proszę, patrzcie, kto przyszedł. Panowie, przyszli luzerzy. Jak zwykle w pełnym ubranku, co nie goglak? Weź się odpierdol od naszego kolegi z fraczkowaty ryju. Pokonywaliśmy telebiegi co roku na turnieju hokeja. Świetnie, gratulujemy. Grali tak chujowo, że już w ogóle nie grają. O, wielka szkoda, bo przecież hokej to fajna zabawa i duch sportowy. Żal bonga, Rikisiki? Chcesz podejść i trochę se possać? A może wy, kitujące jebańce, idźcie ruchać matki i siostry zasranych ojców prosto w kakałka? Jezu. A chcecie jeszcze powalczyć w pucharze zioła? No nie, po co? Bo jesteście do dupy. A wiesz, sraczkowaty, ekipa gra wykurwiście. Rozjebiemy was. Nie gramy w pucharze zioła bolamerski. I wygralibyście.